Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 3, dzieje Rado Smith. Panie, został pan... A, pan turlasz sobie tego, dobra. O, wiewiórka. Pan turla bałwana, a u nas nastała zima. No i jak pamiętacie, jeszcze jak żyła Lucy i Henry, nie zawsze pamiętaliśmy o święta, ale tutaj Basia o to dba. Jest choinka, są prezenty, jest jemioła, no i jest ten magiczny, taki świąteczny czas, który osobiście bardzo, bardzo lubię. No i dzisiaj zobaczymy, co... może dzisiaj nam Basia urodzi, zobaczymy. Tutaj właśnie dziewczynki poprzebierałam. Martwią mnie te ich przyjaciele. Jak tutaj wszyscy dorosną, to będzie istny cyrk. A, i nie kupiłam nocnika, to zaraz to nadrobię. No, a ja w każdym razie zapraszam was na G2, link macie w opisie filmu. Dobrze, ja bym taki różowy nocniczek prosiła. Wiecie co, ja go postawię tu, a to sobie tu przesuniemy. I powinno być okej. Dobra. Krzesełek do karmienia nie kupuję, bo nie lubię. No, nigdy nie lubiłam, więc tak. Dobrze, jak my dzisiaj pracujemy? Basia za 2 dni, ty też za 2 dni, czyli spędzamy czas w domu. Bardzo fajnie, cieszę się. Zobaczymy, co z tego nam wyniknie. No ja to teraz przewinę. Basia, ty i tatuaż. Basiu, ja cię proszę. Weź ty się, dziewczyno, opanuj. Mam czarne kolory. Dobra, kto się obudził? Oboje się pobudziliście? O, widzicie. Bardzo dobrze, to Basia, tak. Ty po pierwsze, ja bym cię prosiła, idź tutaj, zbieraj jajka na karm kury. Może byś coś dobrego podała? Podaj śniadanie. Jak ty wylazłeś samo z łóżeczka? Naleśniki. Chodź, zobacz, co tu się wydarzyło. A, nazwisk zapomniałam zmienić. Jeszcze zmienię. Weź... ucz chodzić. Skoro młoda wstała, to jest chyba Darren. Tak, Darren. No to z jakim tym... Jest wyspana i może się uczyć. Dobra, Basia, ty rób naleśniki. Nie powiem, coś się przed chwilą przebrała. Czy my mamy fajne jajko? Nie mamy fajnego jajka. Właśnie tak się ostatnio zastanawiałam, czy my wyrobimy na rachunki na wszystko, skoro ten zaraz idzie, no, sobie, że tak powiem. Boże, coś ty mi, panie, tu... Och, dobra. Dobra, niech będzie. Wiecie, co ja zrobię? Daj go tu. Chodź, bałwan. Nie, w drugą stronę. O, stój i strasz ludzi. Dobra, bałwan hokeista. Nie, on nam robi, a ja tutaj zrobię takie ten, poustawiam te wszystkie bałwany. Dobrze, Basia gotuje. Tu się obudziliśmy. Dobra, Basiu, bo tutaj trzeba będzie nakarmić. Albo zanim nakarmimy... Nie, Darren, chcę ciebie. Chcę sam, weź na ręce. Już zaraz wiem, że jesteś głodny, już cię biorę na ręce. Choć może uda się ciebie korzystać z toalety nauczyć. Ty możesz przez 4 godziny. Dobra, tu się uczymy korzystać, bardzo ładnie. I daj jej od razu butelkę. Stary, twoje dziecko też jest głodne, też proszę nakarmić na podłodze. I chodź, razem pójdziemy na śniadanie. Nie, nie odłóż resztki, tylko weź talerz i ty również... weź talerz. No, Basia jeszcze jako takiej ciąży nie ma, ale ona w ciąży jest, bo pamiętamy, że ostatnio nam zadzwoniło, prawda? Basia, że już zjadła, to tak. Posprzątaj, odłóż, czego się drzesz? Zakarm owce. Już zaraz ojciec cię będzie uczył. Darren, a ty chodź, idź tu. Idź se, porympul sobie. Dobra, czy ty już ten... Aha, tobie nie cykło. Ojciec nie zdążył. Tak, anuluj. Zmień pieluszkę. Ale potem i tak będziesz Darren uczył korzystać. Nie, ja nie będę z nikim tutaj ten... Nie będę jadł kolacji. Idź tutaj, ucz. Co ty robisz? Motylki sobie podziwiasz. Jakie ty masz pazury zrobione. Zapomniałam, że ci takie robiłam. Chodź, chwila trzeba... żebyś ty się tu ogarnęła, to sobie o to weźmiemy. Dobrze, tu jest wszystko ładnie, pięknie zrobione. Jak skorzystasz, właśnie tak, ja bym chciała, żebyś ty zrobiła coś lepszego do jedzenia. Podaj lunch. W ogóle zobaczmy sobie w tej lodówce, mamy lepiej, otwórz. Nie no, trochę tego jedzenia jest, to na razie nie robimy.
Aha, bo te chcę posprzątać. Dobra, idź sobie, pani. Co ty chcesz z kurami? Nie użyłeś się kłóciła z kurami. Kurczaki przyszły przez drogę. Nie, wiesz co, chwilę nic ci się nie stanie, jak skończysz obraz. Wiesz... Nie, młoda niech tutaj się nauczy. O, i tutaj będziemy uczyć chodzić, bo ty to nic nie umiesz, dziecko drogie. Chodź. Basia jest w ciąży! Bardzo dobrze. Czekajcie, bo tutaj z młodą naucz mówić. Jak się ładnie ubrała? Ucz mówić, bo którąś coś już uczyliśmy. Dobra, to ta chyba umie chodzić trochę. Bo chcę, żeby zatrybiło pierwsze to, co już ją uczyliśmy. Tak, ona się zaczynała to uczyć chodzić. Dobra. Okej, co ty byś tu chciał? Nie, tego nie. Dziewczynkę chcesz kolejną mieć. Też chcę mieć kolejną dziewczynkę. Uwierz, że bardzo chcę mieć kolejną dziewczynkę. Dobrze, niech tutaj dziewczyny nasze się uczą. A, dobra, Gulgoni, idź się załatw, tak? I chodź tu, kończ ją uczyć chodzić. Zobaczcie, jakie fajne... myślałam, że obie będą się tutaj w jednym pokoju uczyły chodzić. Wiecie, nauczą się chodzić i będzie już święty spokój z nimi. Zaraz, jak skończysz uczyć się chodzić... Super, mamy to. Chodź, będę cię... Ucz korzystania, Darren. No to też chyba tylko 3 razy i ona już powinna umieć, nie? Dobra, chodź, weźmiesz sobie prysznic. Darren, niech idzie. A niech, dobra, niech się domkiem pobawi. Skoro chce się bawić domkiem, proszę bardzo. I zaraz ty się nauczysz. Dobra, więcej tu nic nie... A, tobie dzwoni. A, to za chwilę, ja teraz jestem zajęta dzieckiem. Co ty byś tu chciał, że tu przyszedłeś? Wiesz co, ja wiem, co ty byś mógł chcieć. Opróżnij. Opróżnij, posprzątaj, a potem wynieś śmieci. Bardzo dobrze. A potem nakarm jeszcze raz. Jak wyłów owce? Dlaczego ty masz owce wyławiać? Owca żyje. Nakarm i chodź, bo ty miałeś ćwiczyć. Proszę, wytrzymałościowe. Bez spodu, co byś nie śmierdził. I będzie. Dobra, jak tam idzie? Tu już kończymy prawie, że. To tutaj będziemy uczyć sam korzystania z toalety. Jest, zatrybiło nam. Bardzo fajnie. Chodź sam, tutaj... Tu z toalety, o, i dostaniesz papu, bo pewnie jesteś głodna. Ty też od razu dostaniesz papu. Będziecie jadły w tym samym czasie, będzie gites. Aha, ty zdążyłaś już napaskudzić. To tobie trzeba będzie zmienić pieluszkę. A najadłaś się chociaż? Zdążyłaś się najeść? Tak, bardzo fajnie. Jo, jest 21. Patrzcie, możemy dziewczynki położyć sobie spać. Dobra, kładź tutaj sam do końca. A, bo ty ćwiczysz. Dobra, to my położymy sam do końca. Znaczy nie sam, tylko... Darren? Wyściskaj... podnieś ją. No chodź. Chodź, dziecko drogie. No czemu ty nie chcesz do końca? Co z końcem jest nie tak? A co jest z końcem nie tak? Patrzcie, żadnych interakcji tu... Dobra, weź się wyściskaj może. I teraz jest włóż do końca, podrzucaj. Łaskocz na podłodze, wyściskaj. Nie, może koiec nam się popsuł, czekajcie, bo tutaj to dziwadło siedzi. Zabierzmy to dziwadło. Chcę, że ja ten koiec troszkę tak przestawię. Nie no, koiec się popsuł. Kupię nowy. Co innego mogę zrobić? Weź tu, ten sprzedam. Stracę na tym, ale trudno. No masz, wsadzę ci to dziwadło. I patrzcie, teraz działa. Coś się zepsuło tam. Dobra, Basia, bo ty w ogóle dzisiaj o siebie nie dbałaś. Proszę tutaj ogarnąć się. Jeszcze coś musisz zjeść, prawda? Zjedz sobie hot doga i ja bym miała jeszcze ochotę na naleśnika. O. No, ty byłaś też sam zmęczona. Czemu ty nie śpisz? Może zaraz padnie. Dobra, ty zostaw dziecko, nie rzucaj się dzieckiem, halo. Użyj i weź sobie zjedz też hot doga. No i pójdziecie spać, bo już po północy, co to ma być? Dobra, ty idź tam spać. Tutaj możemy to powyłączyć wszystko, dziękuję. Ty sobie zjedz jeszcze jedno, jesteś w ciąży, można ci jeść bardzo, bardzo dużo.
Tak, tu posprzątaj i też śmigaj spać. No. O, dziewczynki też śpią. Jeszcze weźmiemy wszystkie światła i dobranoc. No i wstajemy, bo dziewczynki się pobudziły. Dawaj tutaj, tu pewnie głodno. O, oczywiście, że głodno. Nie w światło, tylko tu nakarm i nakarm. No, a Basia dzisiaj musi udać się, słuchajcie, do sklepu, bo żeby była kolejna dziewczynka, trzeba zjeść arbuzika. Więc wybierzemy się do sklepu. Weź tutaj potem ucz sam korzystania z toalety. Bardzo ładnie. O, co ci się zachciewa, panie, tak na starość. O, Basia sobie obraz kończy, jak widzę. No, jak ma taką potrzebę. Dobra, tylko tak, ja jeszcze tutaj temu muszę odklikać, żeby on uczył Darren też korzystania. Możesz, dziecko drogie, podejść tu. Właśnie. Dziękuję. O, i Basia tam otrzymała chyba awans. Zaraz zobaczymy. Taki niespodziewany troszkę. No, ale jak ona musi dużo malować. A w sumie mogłaby też pisać recenzję, bo to było... Czekajcie, gdzie to było? Bo ja dziś ostatnio to widziałam. Pisanie, fakt ubezpieczenia, praca... Nie, zarejestruj się na zatrudnienie. Gdzieś ostatnio to widziałam, tylko nie mogę teraz sobie przypomnieć, gdzie. Dobra, Basia, skoro ty już ten obraz kończysz, skończ, sprzedaj i pojedziemy po arbuzy. Sprzedaj. Chodź, jedziemy po arbuzy. Daleko nie pojedziesz, ale zawsze coś. Sklep spożywczy. O, weź sobie kup los na loterii. Może wygramy. Dobrze. Jak ty sobie tu radzisz? Czy dziewczyny były pouczone? Czy ty, jak ty się masz? Pokaż. Bardzo dobrze. Więc chodź, tutaj trzeba uczyć mówić. A Basia wróci i będzie uczyła Darren mówić. A Darren chyba umie. Widzicie? Darren ma nie ma, żeby uczyć mówić czy coś. Więc dobra, to no bo... owoce. Od nazwy. Arbuz. Daj ich 10. Kup. Wróć. Gdzie ty jesteś? Tutaj. No to tak na piechotę poszłeś do tego sklepu. No spoko, dobrze, że ci nowy samolot ostatnio kupiłam. Fajnie, w każdym razie tak, chodź tu i patrzcie, ona już nie ma nic do nauki, więc dawaj tu, ucz korzystanie. Nie wiem, czy Gulgon nie będzie A, nie tą chciałam uczyć, ale dobra, to pouczymy obie. Jeszcze jako dobra mama. I widzicie, jednak 4 razy trzeba. Ej, nie, ja nie chciałam sama, ja chciałam drugą. Ale dobra, to się nauczy, super. Bardzo fajnie. O, to ci weźmiemy. No, to teraz tylko Darren będziemy uczyć, ale sam niech sobie przejdzie... O, idź sobie, pograj, bo sam jest bardzo muzyczną osobą. No wiecie co, od razu... Czego ty od razu w piżamie się przebrałaś? Może i tak wygodnie. Dobrze, ty tutaj ten... Dobrze, nauczone. I tak, jeszcze chciałam tu zobaczyć... Ciebie trzeba byłoby nauczyć mówić w ogóle, a nie tylko grać. Ale ty chodź sobie, baw się tu. Dobrze, dziewczynki umieją, więc bardzo fajnie. Możesz to zostawić, bo ona cię będzie uczyć. Super. Co ty robisz? Ty miałeś nie grać na komputerze, ty miałeś jeszcze ćwiczyć. Więc zapraszam, bez potu. Zaraz, bo mi się tak przypomniało, że zapomniałam. Basiu, weź na chwilę. Nakarm owce. Zbierz i nakarm i będziemy ją uczyć mówić znowu. Ucz mówić, dobra. No, nasze dzieci to takie fajne, wykształcone będą, jak widzicie, no. Dobra, ty tu, panie, posprzątaj, skoro jadłeś, bo jadłeś na pewno, bo widzę. I weź prysznic. I potem, wiesz co, może idź na jakąś małą drzemeczkę. O, Basia tutaj, patrzcie, głodna. Z potrzebami, ale dobra, bo chwilowo łazienka zajęta. Niech ja jeszcze chwilkę pouczę. Dobra, idź teraz właśnie, skorzystaj z toalety. Możesz też od razu prysznic wziąć, bo już 19, jak ten czas tutaj zasuwa. No ale z tymi dzieciakami, no to tak głównie nauka i tyle, nie? Dzisiaj jeszcze... O, widzicie, że choinkę postawiłam, to akurat będziemy obchodzić też jutro święta. Bardzo dobrze. A jak ja bym taki jeszcze... Czekajcie, tu, że tam. Tam. Dobra, 19. Patrzcie, dalej u zopuków nie ma w domu. Chciałabym ich tak odwiedzić, a nie ma. A jak ja bym wzięła, zaproś. Już zjadłaś, bardzo dobrze. Nie, ty sprzątałaś chyba.
O, ty już drzemnąłeś, czekaj, bo tutaj dziewczynkami trzeba się zająć. Weź tak. Nie, nie podnieś, tylko nakarm na podłodze. Gdzie to jest? Wyściskaj, podnieś. Czemu nie możesz karmić dzieci? Dobra, zostaw. Weź młode, idź tu. Druga młoda, idź tu. Ty idź też tu. Dobra, jest. I jest nakarm na podłodze. Boże, jak są zajęte, to nie można. Dobra, też nakarm. Mówiłam, zostaw już to. Miron, ty się uspokój. Stary dziad już jesteś. Gdzie mnie tu na randkę wyciągać? Dobra, ty posprzątaj po żonie, bo żona tu. Tu miało być. Zaproś. Dobra, Eliza zaraz będzie. To nie, ty się nie zdrzemnij. Chciałam, żebyś usiadła. Usiądź, choć, bo trzeba Elizie powiedzieć, że jesteśmy w ciąży, prawda? Pokaż, co ci sam dolega. Wszystko ci dolega. To idź sobie sama, użyj nocnika. Ty weź tutaj w międzyczasie zmień pieluszkę. Dobrze. Odłóż ją. Tutaj chodź, zmień pieluszkę. Ty chodź, użyj. I już będziecie ogarnięte wszystkie tak bardzo ładnie i możecie iść spać. Dobra, tu jest i jeszcze sam do końca włóż. Tu, halo, tu, to dziecko, Darren w sensie. Podnieś. I włóż Darren do końca. Dobra, ogarnąłeś to. Zaraz, bo tu pewnie. Tak, Eliza przyszła, a ta śpi. Gdzie jest Eliza? Nie, tu jakoś paparazzi. Ja tu Elizę słyszałam, przecież przyleciał to. A to czekajcie, to jeszcze zobaczę, bo może się udało, że. Zaraz, bo to z drugiej strony. Że jak ja ją tu zaprosiłam, to ona wróciła sobie do domu i będzie można w końcu odwiedzić ją w tym domu. Jest! Tylko jest 23. Nie wiem, czy to Elizy nie zdenerwuje. Mnie by zdenerwowało o tej porze, jakby mi ktoś przyszedł, albo jak gdybym musiała iść do kogoś o tej porze. Ale zaraz zobaczymy, bo jest już pierwsza w nocy. O, ale ten jest, dobra. Ja wam tu serduszko dam, wy stare pryki! No, patrzcie, w końcu możecie zobaczyć dom Elizy. Patrzcie, taki bardzo, bardzo nowoczesny. No, duży. Zacznijmy od tego, że on jest bardzo, bardzo duży. Chodźmy na pięterko. Jakie słodziaki! Ja tego wcześniej nie widziałam. Fajne. O, tutaj gabinet jakiś. Łazienka też nowoczesna. No, na górze patrzcie, jaka sypialnia. Tutaj jakieś, Boże, co tu się robi? Projekty jakieś, matko. Tu pokój, patrzcie, jakby dla dziecka, bo tutaj jest ta skrzynia. No, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, co. A właśnie, przecież Eliza miała mieć dziecko. Gdzie jest dziecko Elizy? I gdzie jest sama Eliza? Znowu ją w kosmos wytegowała? Tu jest chyba ta. Tutaj mają siłownię. Tu jest ich sypialnia. A niżej tu patrzcie. No to mnie zainteresowało. Wiesz, ja wiem, co kosmici ze swoimi dziećmi robią. Gdzie w ogóle jest Eliza? Czy oni mają piwniczkę? Nie mają piwniczki. Zapytajmy go może, gdzie Eliza. Jakoś tak przyjazne, pochwal dom. Bo dom jest naprawdę piękny. Barbara jest w porządku. No cieszę się, że Barbara w porządku. A weź. A porozmawiaj o zimnie. Tutaj też znowu jakiś paparazzi przylazł. Co jest nie tak? Niewykończony wysry. Czyli właśnie nie do końca ten dom się jednak podoba. Nic. Dobra, wracaj do domu. Dom pokazaliśmy. Elizy nie ma. Elizy zaproszę najwyżej. Bo Eliza, czekajcie, czy ja mogę? Chyba mogę zaraz. Niech ja teraz tylko dojdę tu. Nie, nie mogę sprawdzić Elizy, bo Eliza jako taką naszą córką, patrzcie, nie była. Znaczy córką, nie była prosto w rodzinie, w prostej linii. A w ogóle, jak ja dzieciaczki przebierałam, dzieciaczki mają oczy tej Lucy. Kolor oczu jest od Lucy. No dobra, dzieciaczki śpią. Gdzie jest ten? A ten przed telewizorem siedzi. Ty miałeś coś zjeść. Dobra, zjesz śniadanie. Trzeba było jeść w porę. No idziemy spać i się rano zobaczymy. O, patrzcie, jest Eliza. Ty, a gdzie twoje dziecko? Czekaj, Basia, wstań. Basia, wstań. Pani, gdzie pani dziecko? Wstałaś? Weź, przyjazne. O,
O, to chcę, tylko nie wiem, gdzie będziesz spała, ale spoko. Czy chcesz zostać na noc? Trochę strój się zmienił, ona na pewno coś urodziła. Opowiedz historię. Właśnie, ona chwilę czasu spędza, jest naprawdę późno, ale no, ja się cieszę, że jest Eliza, dawno jej nie widziałam. Nie, tego nie rób. Weź pogawędkę zwykłą. Jeju, trzecia nad ranem, zaraz dzieciaki się obudzą, zobaczycie. No nie, dziewczyny pogadają i idą spać. Zobaczymy, o której Basia wstanie. I dzień dobry, Leon właśnie wstaje, bardzo głodny. To nic, tutaj trzeba nakarmić dziewczynki, potem dziewczynki sobie chwilowo same poradzą, a ty sobie zjesz, nie krzycz tam, sobie zjesz naleśniki. Jak tam Basia? Patrzcie, Basia prawie wyspana. Dzisiaj chciałaby urządzić przyjęcie z prezentami. Myślę, że sobie coś takiego zrobimy. Zbierz jajka na karm kurczaki. Potem sobie użyj, weź, nie włącz prysznic, tylko weź prysznic i sobie też coś zjesz. Eliza gdzieś polazła, nie wiem gdzie. A, Eliza się opa. A, Eliza postanowiła spać na dworze. Dobrze, no widocznie mamy niewygodną kanapę. Dobrze, tak. Basia jak wstanie, to wstanie. Dobrze, to ta Eliza pójdzie, trudno się mówi. Dobra, tu dziewczynki są ogarnięte, ty sobie zjedz, zaraz zobaczę, co dziewczynkom potrzeba. Dziewczynkom nic nie potrzeba tak na dobrą sprawę. Więc myślę, że sam sobie na razie pogra, a ty możesz tu się pobawić. Ty jak zjesz, będziesz uczył sam mówić, bo sam jeszcze mówić nie umie. Czyli już możesz uczyć sam, odejdź. O! Patrzcie. Bardzo dobrze. W ogóle jakieś 1000 simoleonów mi przyszło w nocy, nie wiem za co. Choć nie, nie będziesz jadła tego, nie jadła to. Musisz sobie zjeść kilka razy. Co to ma tam się wydać? Już. Ucz mówić i ma być uczony mówić. No, dziękuję. Eliza, ty nie miałaś iść gdzieś? Wydawało mi się, że miałaś gdzieś iść. Ja już tam nie wiem. Dobra, Barbara, gdzie ty jesteś? Zostaw kurczaki, idziesz jeść jeszcze. O, jedz jeszcze raz. Muszę mieć pewność, że będzie dziewczynka, tak? I chodź, sobie pooglądasz jeszcze telewizję i obejrzysz, jesteś przejedzona, no przykro mi. Jak to już w drodze? Jak już w drodze? To tak szybko? Ja chciałam imprezę robić i dziecko rodzić. Dobra, Gulgon, ty tam ucz. Akurat jedna młoda się nauczy, druga przez ten czas urodzi. Nie, nie robimy imprezy. Dziecko mam w drodze. Nie wiem, jak to się stało. Dziecko miało być później. Dobra, poczekam, aż Basia sama urodzi. O, Eliza wróciła na poród? Nie, nie wróciła. Basia jakoś źle wspomina, widzę ten poród. Dobra, ale tutaj ważne, żeby dziewczynki umiały się. Naumiały się wszystko, zanim młoda się kolejna urodzi. Będzie dziewczynka. Tak? Dobrze mówię, że będzie dziewczynka? Nie. To co Basi się za 2000 spełniło? A, nauka mówienia, dobra. Jeszcze teraz. Jest! Mamy dziewczynkę! A się udało! Tak, chciałam dziewczynkę, chciałam dziewczynkę. Dobra, jest Juliet. Będzie Juliet. Dobra, i ona będzie ekscentryczna i będzie. Zaraz wam powiem. Samotniczką. Tak. Jak to dwie dziewczynki? Przecież druga nie była planowana. Co ja z tym dzieckiem zrobię? Miała być jedna dziewczynka. Dobrze, ale ja na taką ewentualność też się przygotowałam. Mam imię. Będzie dziwne to imię, bo ja pierwszy raz się z takim spotkałam, ale będzie polskie imię. Chociaż w sumie tam wszystko. No, Barbara też jest polskim imię. Będzie Kajetana. Dobrze, to Kajetana będzie, słuchajcie. Zdyscyplinowana i będzie podekscytowana. Matko, dobrze, że tylko dwójka. Już się przestraszyłam, że jeszcze trzecie mi dojdzie. O, a nie, trzeciego bym nie zniosła. Nawet imienia nie mam dla trzeciego. Dobrze, to co? To znowu tutaj robimy małe przemeblowańsko i tutaj będą dwa łóżeczka, tak?
Matko, a jakby jeszcze, wiecie co, o tutaj dorobić pokój? Bo tutaj w sumie tylko te krzaczory są. No bo jakoś ja te dzieci muszę upchnąć gdzieś. Albo wy mi jaki pokój podeślicie, czy coś, jakiś dom. Bo ja tu to muszę jakoś to ogarnąć. No człowiek się nie spodziewał i wyszło. Dobra, czekajcie. Tutaj ja sobie to poprzesuwam wszystko. O tak. Tutaj też w ten sposób. Pożycz łóżeczko. Dziękuję. Dobra, ale ja muszę jeszcze chyba to troszkę... No pomocuj się troszkę. O. I tutaj też. Mam nadzieję, że dojdzie tu. Zaraz, włóż Juliet do łóżka. Tak. Jest. I włóż do łóżka Kajetanę. O, co się znowu nauczyło? Ty się nauczyłeś wszystkiego, to idź tu ten. Ty chodź, użyj. Tak, zostaw ojca. Ojciec, i idź też, skorzystaj. Użyj. Dobra, będziecie się zaraz ciumciać pod jemiołą. Użyj. W sensie, zostaw dziecko. Dobra, tutaj Basia, widzę, już się zajmuje bardzo ładnie. Ale ja chyba sobie zatrudnię opiekunkę. Pójdę na łatwiznę i pójdę na opiekunkę. Boże, Napoleon się zepsuł. Zostaw drzewo. Boże, znowu bliźnięta matko. Ale jak znowu? Dobra, ja ich muszę zresetować, bo widzę, że nic z tego nie będzie. Boże, a jak się pisze gulgon? A, to wymyśliłam. Jak ty się piszesz? A, gaulon. Dobra. No. Zostaw dziecko. Idź, skorzystaj. Mam nadzieję, że młoda jest okej. Użyj. Tak, młoda jest okej. Oni nieraz się zawieszają, nie wiem dlaczego. Idzie sobie gofra. Basiu, co ty robisz? Masz, tu chcesz kogoś ściskać. Teraz tak, tobie wystarczy toaleta. Idź się też pobaw. Ty pokaż, też musisz użyć. Proszę iść. O, kogut jajko zniósł, trzeba jej zaraz sprawdzić. I potrzebne towarzystwo. Basiu, zostaw to. Chodź, weź podrzucaj i weź pogawędź. I potem tutaj też trzeba podrzucić, pogawędzić. Z nikim się nie przyjaźni, dać mi spokój, proszę. I potem nakarm tutaj dziewczynki jeszcze. Dobra, ty co robisz? Ty też bałwana poszedłeś roić. Idź ty nakarm kurczaki. Zbieraj jajka, bo już są, i nakarm. Kurczaki są dobrze tutaj opiekowane, więc będzie git. I widzicie, nic nam z przyjęcia nie wyszło, bo porody były, no i tak. Dobra, weź sobie usiądź na spokojnie, chociaż czekaj, pójdziesz się z dziewczynkami przywitać. Baw się wspólnie, daj butelkę, weź na ręce, tylko wyściskaj, zostaw fotel. Wyściskaj i tutaj też, Basiu, wspólnie daj butelkę i wyściskaj. Dobrze, Basiu, jak ty sobie tutaj radzisz? Tutaj tak, kontakty naprawiamy, towarzystwo jest. Dostałaś butelkę, ty też dostajesz butelkę, a tobie zmienimy pieluszkę zaraz. I tobie zmienimy pieluszkę. Tylko wiecie co, sam się nie najadła, trzeba jej dać jeszcze raz butelkę. Nakarm. I to już, w sumie już do końca. No i z 19, niech się jeszcze trochę pobawią. A właśnie, niech teraz chwilę zadba o siebie, użyj weź prysznic. No, czy Eliza dalej cały dzień u nas siedzi? Tak, Elizie się spodobało z tego co widzę, bardzo dobrze. No, interesuje mnie, co jest z jej dzieckiem. Gdzie ono się podziało? Czego ty trzymasz to dziecko tu? Odłóż je do końca. Dobrze. I też idź sobie użyj. Z tobą okej. Okay. A, trzeba talerz sprzątać. Proszę posprzątać. O, owce dzisiaj nikt nie karmił. Proszę owce nakarmić. Bardzo dobrze. Czy ty coś jeszcze tu masz? Wiecie co, tego arbuza sobie wsadzimy do lodówki. W sumie po co nam on? Na co? Dziewczynki i tak się urodziły.
Tak się zastanawiam, czy je już wrzucić do łóżka. W sumie można powoli. Za co te pieniądze mi lecą ciągle? Włóż do końca, włóż do końca. I teraz wszystkim dzieciaczkom będę musiała zmieniać imiona. Dobra, poproś o całusa Barbarę. Dobra, musisz poczekać tu chwilę. O, już spełniło ci się. I ty byś chciał jeszcze cyk-cyk tutaj widzę. To weź młodą też... Czekajcie, włóż do końca, pomóż tu żonie, to jak pomożesz, to może coś ci będzie. Weź tu ją pocałuj. O, w porządku, oho, ho, ho, oha, ha. Spontaniczny pocałunek. Ojoj. Może poflirtuj troszkę. Jest uroczy, bardzo uroczy, to się obściskuj. No, wiecie, relacje tu trzeba podtrzymywać, prawda? Weź spójrz jej w oczy, ohoch. No i możecie teraz o cyk cyk. Dobra. Już zapraszam. Tylko cyk cyk, nic więcej, bo nam więcej się dzieci nie pomieści. Dobra, ta sobie już poszła, bardzo dobrze. A co, on się nie zmieści z drugiej strony? Dajcie to na razie... Boże, gdzie ja ten fotel wstawię? A niech idzie tutaj do dziewczynek do pokoju na chwilę. O. A to jeszcze poprzesuwam mocniej, żeby on na pewno tu wszedł. Panie, idziesz pan? Gdzie ty? Jezu, z wami cokolwiek tu zaplanować, cokolwiek zrobić. Odpręż się. Już trafi? Trafi. Bardzo dobrze. Cieszę się, że trafiłeś. No. A teraz jeszcze proszę się nie zawieszać, tylko właśnie. O! I dobranoc. No. Śniadanie zjecie rano. Mam nadzieję właśnie, że dzieciaczki się nie obudzą. Właśnie się pobudziły. Która to krzyczy? Która tu śmierdzi? Wiem, że któraś śmierdzi. Ta śmierdzi. Dobra, to ty... Nie śmierdzi? Ja byłam przekonana, że to chodzi o smrodek. No dobra, to w każdym razie daj butelkę, wyściskaj. Baw się. Nie mów, że się zbloczyłaś na łóżku. O, jeszcze tego mi brakowało. Ty też? Dobrze, wiecie co? Ja kończę w tym momencie ten odcinek. Ja ich uwolnię. I niech się zajmą dziećmi, bo to nic innego nie będzie. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.